I ta praca, którą znalazłaś, tutaj w Warszawie była, tak? Tak. I co to miało być? To była agencja towarzyska. Wiedziałaś o tym, kiedy tam szłaś? Tak. Co to będzie za praca? To znaczy, co będzie za praca, co nie wiedziałam, ale wiedziałam, że agencja. Tylko ja myślałam, że towarzystwo to towarzystwo, a nie tak zwany, no, mogę powiedzieć, burdel. Jak już miało ogłoszenie? Zatrudnię młode, atrakcyjne, duże zarobki. Agencja towarzyska zatrudni. Jak wyglądał ten pierwszy wieczór, kiedy się zorientowałaś? Nie pamiętam, byłam bardzo pijana. Później zacząłem ćpać amfetaminę i ja niewiele z tego pamiętam. Ten alkohol miał cię jakoś uchronić przed tym, co tam się działo? To znaczy, ja po alkoholu nie myślę, co ja robię, mi wszystko jedno. Ja jestem zupełnie inną osobą. Tam zaczęłaś pić. Tak. Jak długo tam byłaś? W sumie 20 lat. W tej samej? Nie. Nie, bo ja byłam agresywna po alkoholu. To mnie przerzucali z tej do tej, z tej do tej, tak. Po całej Warszawie latałam.